Witam Was. Tematem dzisiejszej lekcji jest zamiana jednostek pola. W tym celu, aby Wam to ułatwić, przygotowałem tabelkę, taką jak wcześniej Wam pokazywałem na jednostki długości i jednostki masy. Tak mamy tutaj tabelkę na jednostki pola. W tej kolumnie mam wypisane jednostki pola od najmniejszej do największej, czyli milimetry kwadratowe, centymetry kwadratowe, tą dwójkę czytamy jako kwadratowe, decymetry kwadratowe, metry kwadratowe, ary. Nie ma tu dwójki, dlatego że ary i hektary są jednostkami tylko przypisanymi do jednostek pola i kilometry kwadratowe. Następnie w drugiej kolumnie mamy różnice pomiędzy dwoma sąsiadującymi jednostkami. W tej sytuacji jest to dosyć proste, gdyż mamy tylko liczbę 100, łatwo zapamiętać. No i tu mamy drogę, którą się poruszamy, w górę lub w dół. Jeżeli poruszam się w górę, to będę mnożył przez liczby, które po drodze napotkam. Czyli pomnożę przez 100, pomnożę kolejny raz przez 100. Tak naprawdę sprowadza się to do tego, że ile zer napotkam na mojej drodze, o tyle miejsc muszę przesunąć przecinek. Albo w prawo, albo w lewo, bo jak dzielę, to będę przesuwał w lewo. Przejdźmy do przykładów i zobaczmy, jak to działa. Mamy liczbę 75 hektara. Ja tu korzystam ze strony Matzo. 75 hektarów. Jestem tutaj, a chcę dojść na metry kwadratowe, czyli mam dojść tu. Jak widzimy, poruszam się, czyli tu chcę dojść. Poruszam się do góry. Skoro do góry, to muszę pomnożyć. Tylko tu jest droga, którą pokonuję. Idę tędy i następnie idę tędy. Czyli tutaj mam jedną stówkę po drodze i tu mam drugą stówkę. Czyli to ja to muszę pomnożyć raz razy 100 i drugi raz razy 100. A wiemy, że pomnożyć razy 100 to znaczy, że przesunąć przecinek w prawo. My go tu nie mamy, więc możemy sobie go dopisać i wtedy ewentualnie go przesuwać. Lub, co jest jednoznaczne, dopisać zera, czyli przesuń przecinek w prawo lub dopisz zero. Tyle zer, ile napotkam na drodze. Czyli miałem liczbę 75, i tu widzę, muszę dopisać 1, 2, 3, 4, 0. Raz, dwa, trzy, cztery, zera. No i zatwierdzamy. O, widzimy, pięknie nam zadziałało. Przechodzimy do przykładu drugiego. Ja szybciutko to sobie zmarzę, żebym Wam mógł znowu narysować ścieżkę. I mamy teraz w kolejnym przykładzie. Wystartujemy z decymetrów kwadratowych, czyli jesteśmy tu. A mam skończyć na centymetrach, czyli znowu będę się poruszał jak wcześniej, będę szedł do góry. A już wiemy, że jak do góry, tu jest nasza ścieżka, idę tędy. No to jak do góry, to muszę pomnożyć. Czyli jeżeli pomnożyć, to znaczy dopisać 0. Czyli miałem liczbę 138 i po drodze mam 2 zera, to dopiszę 2 zera i zatwierdzam. OK. Widzimy, że wszystko pięknie działa. No to zobaczymy, czy teraz też zadziała. Mam liczbę 2608000 i mam przejść na z arów na hektary, czyli stąd, a tu kończę. Czyli widzimy, że tym razem poruszam się w dół, w tym kierunku. Skoro w dół, to dzielę. Jeżeli dzielę, to przesuwam przecinek w lewo. A jeżeli nie mam przecinka, to co zrobię? No to go dopiszę.
Zawsze go mogę z tyłu dopisać. No i przesuńmy. Ile mam zer po drodze? 2. No to muszę przesunąć mój przecinek o 2 miejsca w lewo. Przesunąłem. Dobrze. Czyli wyszłaby mi liczba 2, 6, 8, 0, 0, 0. Ale wiemy o tym, że zer po przecinku się na końcu, jeżeli się za przecinkiem na końcu znajdują zera, to nie powinno się je pisać, więc je usunę. A skoro nie mam żadnej liczby za przecinkiem, to przecinek też mogę usunąć. I tak powinniście robić, bo niestety w innym przypadku będzie Wam wyskakiwało, nie zaliczało prawidłowych odpowiedzi. Czyli dajemy Enter. Coś się... A, nie przeszłem na tutaj. Dajemy Enter. Wyrzuciło mnie. Dobrze. O, no niestety skasowało nam zadania. No pracujemy dalej. Mamy nowe przykłady. Proszę, czyli weźmy sobie to, wymarzymy i mamy nową sytuację. Mamy 20 tysięcy decymetrów kwadratowych na centymetr. Czyli jestem tu, a mam się znaleźć tu. Czyli idę do góry, a skoro idę do góry, to muszę pomnożyć. A skoro pomnożyć, to dopisać zera. Czyli będzie miałem raz, dwa, trzy, cztery. Po drodze znalazły się jeszcze dwa, więc dopisuję jeszcze dwa zera. I już mamy. Kolejna. 2, 3, 1 hektary na ary. Czyli idę stąd, tu, w tym kierunku. Poruszam się do góry. Znowu muszę dopisać zera. Po drodze mam 2 zera, czyli będę miał 2, 3, 1 i 2 zera. Teraz będę miał sytuację odwrotną, gdzie będę się poruszał z milimetrów na centymetry, czyli będę się poruszał w dół. A skoro w dół, to znaczy, że przesuwam przecinek. Mam 1000. 50. No i skoro w dół, to przecinek idzie w lewo. Jak go nie ma, to dorysowujemy sobie go z tyłu, czyli zaczynamy tu od tyłu. Raz, dwa. Tu mi wylądował przecinek. Czyli wyszłaby mi liczba 10,50. Ale to może zrobię to specjalnie tak, żeby było źle. Czyli tutaj zobaczcie. Wynik jest prawidłowy, natomiast program mi go nie zalicza. Dlaczego? No dlatego, że z tyłu mam 0. Musicie o tym zerze pamiętać. Nie może to 0 tu pozostać. Musimy go usunąć, czyli zapisujemy tylko 10,5. Mam 100 arów na metry kwadratowe. Kolejny przykład. Czyli mam przyjść z arów na metry kwadratowe. Będę szedł do góry. Po drodze widzę, mam stówkę. Czyli mam 2 zera. Do góry to mnożę. Czyli dopiszę. Miałem 100. Mam 2 zera po drodze. To dopisuję jeszcze 2 zera. Decymetry kwadratowe na centymetr. Czyli też poruszam się, widzę, do góry. Czyli muszę dopisać 2, 1, 0, 0 i dopisuję 2. 40 hektary na ary. Do góry, czyli muszę dopisać 46 i 2 zera. A, zapomniałem zer dopisać. Tak to jest, jak się człowiek spieszy. Ary na metry kwadratowe. Do góry, czyli mamy 420 i ary na metry kwadratowe. 2 zera po drodze, czyli muszę je dopisać. Enter. Hektary na ary. Też do góry, czyli miałem 168 i dopisać 2.
Are na hektary, a tym razem mam w dół, czyli jeżeli idę w dół, to mogę przesuwać przycinek, tak jak pokazywałem do tej pory, lub skreślać. Skreślać te zera po prostu, bo i tak, jeżeli ja mam przecinek za tym, to te zera same mi zostaną, bo tutaj bym raz, dwa miejsca przesunął przecinek, czyli te zera by mi dwa zostały, to ja je po prostu je skreślę. Czyli mam, jeżeli jest ich na tyle. Czyli mogę skreślić po drodze zarów na hektary. Po drodze mam 100, czyli 2 zera. No to 2 zera sobie tu skreślę i zostaje mi 60 metry na centymetry. O, znowu fajnie coś nowego wpadło. Z metrów na centymetry wybierzmy nowy kolor, albo zmarzę pozostałe strzałki, żeby nam się nie myliło. I mamy z metrów na centymetr. Idę tu i tu. To jest droga moja przejścia. Widzę, że przeszłam raz przez to i dwa przez to. Czyli muszę pomnożyć przez to i przez to, czyli muszę dopisać 4 zera. Miałem 1, 7, 3, raz, 2, 3, 4 zera dopisuję. Widzimy? 100, 2 zera, 100, 2 zera. Zatwierdzam i jest. Dziękuję. To jest moja propozycja na zamianę jednostek pola. Trzeba, najważniejsze to jest, aby się nauczyć zapisywać i tworzyć tą tabelkę.